Profanacja czy walka o prawo do istnienia? Kościół katolicki w Polsce zaangażował się bardzo mocno w aktywne zwalczanie tak zwanej ideologii gender, o czym już mówiliśmy. Głównym eksponentem tej walki jest arcybiskup Krakowa Marek Jędraszewski, który ukuł termin, który zrobił zawrotną karierę, termin, który charakteryzuje się ogromnym nacechowaniem wartościującym ideologię gender, mianowicie powiedział o zarazie tęczowej. To oczywiście tylko mały fragment bardzo aktywnej obecności Kościoła katolickiego w przestrzeni publicznej, która sprawiła, że również politycy, wielu w każdym razie z polityków, uczynili właśnie z tej mowy nienawiści skierowanej przeciwko mniejszościom seksualnym swoją prawdziwą broń polityczną, czy wręcz swój znak rozpoznawczy. Ta sytuacja sprawiła, że wielu działaczy LGBT aktywnie reaguje na tę ideologiczną ofensywę, czy to wielu reprezentantów Kościoła, księży czy hierarchów, czy właśnie wspomnianych polityków. Chcą w ten sposób zasygnalizować, że ich sytuacja się pogorszyła, że będąc obywatelami kraju demokratycznego nominalnie, czują się wykluczeni, stygmatyzowani, ich prawa są poważnie ograniczane. Niektóre miasta podjęły więc wręcz takie uchwały, obszary wolne od LGBT. To wszystko sprawia, że w istocie sytuacja mniejszości seksualnych, skrótowo nazywanych grupami LGBT, jest naprawdę trudna, tragiczna, czasem wręcz przerażająca. I właśnie w tym kontekście należy widzieć takie działania obliczone oczywiście na skutek publiczny, jak umieszczanie flag tęczowych na różnych pomnikach, w tym na rzeźbie Chrystusa na krakowskim przedmieściu w Warszawie, co przez wielu zostało uznane za profanację, za obrazę uczuć religijnych. I tutaj znowu z jednej strony Kościół, jak chociażby w tym wypadku kardynał warszawski Kazimierz Nycz, wyraził od razu na drugi dzień swoje głębokie oburzenie, ból, że zranione zostały uczucia religijne wielu osób. I dopiero w tym kontekście wydaje mi się, że trzeba postawić pytanie, które wielokrotnie się pojawia, czy rzeczywiście mamy do czynienia z profanacją, czyli z obrazą uczuć religijnych, czy wręcz z kpiną z tych uczuć religijnych. W moim przekonaniu ta reakcja przedstawicieli Kościoła i wielu polityków jest nieuprawniona, bo przede wszystkim nie uwzględnia kontekstu, w jakim te gesty umieszczenia flag na rzeźbach, zresztą nie tylko religijnych, bo to nie chodzi tylko o postać Jezusa, ale również Mikołaja Kopernika, Syrenki, Witosa i tak dalej. Chodzi o to, że osoby, które są systematycznie i od lat stygmatyzowane i obrażane w przestrzeni publicznej,
właściwie nie mają innych możliwości, żeby się bronić, żeby zamanifestować swoje oburzenie czy swoje domaganie się praw, bo skoro najważniejsze instytucje w przestrzeni publicznej, a za taką w Polsce nominalnie przynajmniej katolickiej uchodzi Kościół katolicki z jednej strony, z drugiej strony państwo, które dysponuje przecież rozbudowanym aparatem umożliwiającym egzekwowanie naruszania prawa jednostki czy grupy, jeżeli te dwie instytucje wyraźnie kuleją, nie domagają, nie spełniają swoich funkcji przewidzianej prawem, konstytucją, jeśli chodzi o państwo. Natomiast jeśli chodzi o kościół, instytucje religijne, przedstawicieli kościoła, jeżeli te instytucje wbrew swoim programowym tekstom, jak Ewangelia, jak nauczanie społeczne Kościoła, które w centrum stawia człowieka, człowieka zwłaszcza słabego, prześladowanego, marginalizowanego i krzywdzonego, ale wręcz przeciwnie, jest u źródeł nagonki, stygmatyzacji i mowy nienawiści pod adresem tych grup, to w takiej sytuacji wydaje mi się takie gesty, jak wspomniane umieszczanie flag tęczowych, czy kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z podobnym przypadkiem namalowania aureoli tęczowej na ikonie Matki Bożej Częstochowskiej, to tego rodzaju działania należy traktować nie tyle jako profanację, ale jako wezwanie do przestrzegania podstawowych praw człowieka. Więc mamy tutaj do czynienia nie tyle z działaniami, jak to określają niektórzy przedstawiciele państwa, administracji państwowej, minister sprawiedliwości, z naruszaniem porządku społecznego, chociaż niekiedy te działania mogą przypominać w istocie naruszanie porządku publicznego, to tak naprawdę mamy do czynienia z działaniami performatywnymi, działaniami, które są obliczone na wywołanie pewnego wstrząsu społecznego po to, żeby zmienić stosunek społeczeństwa do różnorodności, wielości i pluralizmu. Tak więc nie tyle trzeba w tym wypadku, w wypadku takich działań, mówić o profanacji, ale o prawie do istnienia, o domaganiu się od państwa i od organizacji religijnych przestrzegania elementarnych praw, strzeżenia godności drugiego człowieka i przede wszystkim tworzenia takiej atmosfery społecznej, która umożliwia pokojowe współistnienie różnych grup. Tak więc nie profanacja, ale prawo do istnienia.